I ktoś mi tam napisał, że ja, yy, że ja żebym przestał, yy, przestał yy, używać określenia pas spalonej ziemi, że to już jest nudne, to już jest nudne. Przestań oglądać. Yy słuchać tych informacji, ciągnie, ciągnie, jak to się mówi, ciągnie muchę do psiej kupy. No nie ma ciekawszych informacji i dlatego tu tkwisz, ale chcesz mimo wszystko po swojemu. Proszę Państwa, określenie pas spalonej ziemi to jest nienowość na świecie. Gdy, gdy trwały te działania wojenne na Półwyspie Koreańskim, to jedną z propozycji Amerykanów był właśnie pas spalonej ziemi, Kontrolowanych wybuchów nuklearnych, które skutecznie oddzieli Koreę Północną i Koreę Południową, będzie to pas, przez który będzie trudno przejść ze względu na działanie promieniowania radioaktywnego. To, to Amerykanie mają coś takiego w swojej koncepcji militarnej pas spalonej ziemi i wydaje mi się, że dążą w tę stronę.